Podziemne księgi. Wydanie autorskie. Technika relaksacyjna według Wojciecha Kani. Metoda Fortecy Umysłu. Witaj. Zanim przystąpisz do relaksacji, upewnij się, że nikt ci w niej nie przeszkodzi. Skorzystaj również z toalety, by twoje własne ciało nie musiało ci przerywać. Najlepsza pora na wykonanie relaksacji to moment, w którym jeszcze lub już nie chce ci się spać, ponieważ całą istotą jest świadoma nauka układu nerwowego, skutecznego odprężenia i neutralizowania napięć. Jeśli mocno ogarnia cię senność, odłóż tą technikę na inny moment i zatrzymaj to nagranie. Możesz zamiast niego włączyć inny projekt z naszego kanału, którego słuchanie wprowadzi cię w sen. Proces jest skonstruowany tak, by możliwie najskuteczniej wprowadzić cię w stan głębokiej relaksacji. Podejdź do tego z dobrą intencją i zaufaj sobie w każdym calu podczas słuchania tego projektu. Zaczynajmy więc. Znajdź wygodne miejsce i połóż się. Potraktuj ten wstęp jako bufor czasowy, w którym możesz się wygodnie ułożyć i nie stresować się, że już trwa proces relaksacji, a ty jeszcze się nie ułożyłeś. Nie śpiesz się więc. Zrób tak, by czuć się komfortowo, bezpiecznie i stabilnie. Sprawdź, czy głowa i szyja są w optymalnej pozycji. Zadbaj o prosty kręgosłup. Swoje ręce ułóż wzdłuż ciała, a nogi prosto, lecz nie rozstawiaj ich zbyt szeroko ani zbyt wąsko. Znajdź idealny punkt, w którym twoje stopy poczują ulgę i zadbaj, by nogi stworzyły perfekcyjną harmonię z miednicą, a kolana odczuły spokój. Sprawdź, czy jest ci wygodnie. Głowa, szyja, prosty, luźny kręgosłup. Miednica w harmonii z kończynami dolnymi, złoty środek rozstawienia stóp. Układaj się, daj sobie na to chwilę i postaraj się wykonywać coraz mniej ruchów ciałem, a za ten czas objaśnię ci, dlaczego relaksacja jest tak istotna w naszym życiu oraz dlaczego warto ją stosować. Jedną z największych korzyści tego procesu jest przywrócenie naturalnego i optymalnego działania układu nerwowego. Drugim pozytywnym skutkiem regularnego ćwiczenia odprężenia jest zwiększenie odporności fizycznej organizmu. To właśnie w relaksacji nasze ciało regeneruje się najszybciej i z niesamowitą precyzją uruchamia procesy usuwania nieprawidłowości, a nawet neutralizuje toksyny. Zostają również stopniowo otwierane, zblokowane centra energetyczne znane jako czakry. A teraz możemy zacząć proces relaksacji. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że przenosisz się w inną epokę. Stoisz na polnej drodze. Prowadzi cię ona przez zielone łąki i pola. Porozglądaj się trochę. Jak wygląda sceneria? Czy widzisz las? Spróbuj zwizualizować sobie to w umyśle najlepiej jak potrafisz. Jaka jest droga, na której stoisz? Jest kamienista, czy może piaszczysta? Szeroka, czy wąska? Jedno jest pewne. Prowadzi ona do pewnego, pięknego i ogromnego, lecz jeszcze zamkniętego zamku. Zobacz go w swoim umyśle. Jest na górze, a może w dolinie lub na klifie morskim. Jak wygląda? Ten zamek to twoja forteca umysłu. Jest zamknięta, ale śmiało.
podejść bliżej, by się jej przyjrzeć. Zamek posiada wielką, zamkniętą na 10 mechanizmów bramę. Widzisz ją? Podejdź do niej i zatrzymaj się przed nią. Każdy z 10 mechanizmów symbolizuje napięcie w jakiejś części twojego ciała. Po odblokowaniu wszystkich mechanizmów będziesz mógł otworzyć bramę i wejść do fortecy. Pierwszym obszarem, który rozluźnisz, są twoje powieki i policzki oraz twarz. Skieruj swoją uwagę właśnie na nie. Poczuj, jak błony twoich powiek stają się bezwładne i ciężkie do tego stopnia, że nawet nie będą chciały reagować na intencje poruszenia nimi. Policzki zaś niech odpuszczą napięcie i opadną na żuchwę. Doświadcz całkowitego odpuszczenia napięcia w dziąsłach, uszach, pod nimi oraz na czubku głowy. Cała twarz i głowa staje się rozluźniona i swobodnie leży na swoim podłożu. Spójrz na bramę. Pierwszy mechanizm z 10 został odblokowany, a był to mechanizm gęstości. Drugim obszarem jest twój kark i barki. Przenieś swoją uwagę właśnie tam. Nie napinaj karku, ale poczuj, jak idealnie dolega do podłoża, na którym leżysz. Jego mięśnie opadają swobodnie i nie muszą już trzymać ciężaru twojej głowy. Daj im odpust. Twoje barki stają się cięższe i rozpływają się w dobrej, ciepłej energii. Cały szczyt twojego ciała staje się odprężony, a ty widzisz, jak otwiera się drugi mechanizm z 10 w bramie fortecy umysłu. Został już odblokowany, a był to mechanizm zdumienia. Trzecim obszarem, na którym skupisz teraz swoją uwagę, jest klatka piersiowa, centrum twojego układu krwionośnego. Tu znajduje się nie tylko organ, który tłoczy krew. Jest to dom twojej czakry sercowej, która promieniuje na całą aurę i daje przepływ różnym energiom, które wpływają, przepływają przez ciebie oraz odpływają. Weź teraz 3 głębokie wdechy z bardzo wolnym wypuszczaniem powietrza. Szybki wdech i powolny wydech. Szybki wdech i powolny wydech. I po raz trzeci szybki wdech
i bardzo, ale to bardzo powolny wydech. Poczuj, jak odpływają z twojej klatki piersiowej wszystkie napięcia i mętne energie nagromadzone w ciągu minionych godzin lub dni. Poczuj, jak wpływa do ciebie złoto-biała, świetlista energia, która niczym wodospad spływa z niebios, by dać ci poczucie bezpieczeństwa i poczucie bycia na właściwym miejscu we właściwym czasie. Weź jeszcze raz dwa głębokie, szybkie wdechy i bardzo wolne wydechy i doświadcz mrowienia lub wrażenia rozpływania się twoich mięśni w obrębie całej klatki piersiowej. Otocz ją energetyczną opieką, gdyż w niej mieszka twoje energetyczne dziecko. Trzeci z 10 mechanizmów w drzwiach fortecy umysłu został odblokowany, a był to mechanizm ognia. Czwartym obszarem, na który przeniesiesz teraz swoją uwagę, są twoje ręce. To one dotykają, wskazują, czynią i pracują. Poczuj wdzięczność za to, co dla ciebie przyniosły oraz za to, co w twoim otoczeniu ukształtowały. Daj im odpuszczenie gotowości do pracy na ten moment i pozwól, by wszystkie mięśnie w nich się rozluźniły. W tym celu napnij je lekko, po czym całkowicie odpuść i poczuj, jak stają się bezwładne. Powtórz ten cykl 3 lub 4 razy. Lekkie naprężenie, a potem odpuszczenie. Naprężenie i odpuszczenie. Przenieś uwagę na swoje palce. Zwróć uwagę, że trzymane są przez mięśnie dłoni. Odpuść ich pracę. Nie muszą teraz ich trzymać. Daj im całkowity luz, absolutne odpuszczenie. Teraz wyobraź sobie, że całe twoje ręce, począwszy od ich początku, aż po opuszki palców, stają się przezroczyste. Zwizualizuj sobie to tak, jakby ich już nie było. Z każdym twoim oddechem stają się coraz mniej i mniej istotne. Czwarty z 10 mechanizmów został odblokowany, a był to mechanizm sprawczości. Piątym obszarem, w który wejdziesz swoją uwagą, jest twój brzuch i podbrzusze oraz odcinek otaczający kręgosłup lędźwiowy i krzyżowy. Wizualizuj sobie, że obszar ten jest porośnięty kanałami energetycznymi, które niczym konary drzewa są przewodami dobrej, świetlistej energii, która rozlewa się i otula całe twoje plecy i okolice pępka.
Zobacz, jak twoje plecy się rozluźniają i nie muszą się trzymać okolic brzucha. Kiedy oddychasz, spróbuj wyobrazić sobie, że wydychasz ciemną energię, która zalegała w brzuchu, a na jej miejsce wciągasz świeże i promieniste fluidy, które wypełniają każdy kanał znajdujący się właśnie w tej okolicy. Każdy mięsień odpuszcza. Cały dolny tułów staje się bezwładny. Piąty z 10 mechanizmów bramy został odblokowany, a był to mechanizm wody. Szóstym obszarem, na który przeniesiesz swoją percepcję, są twoje pośladki. To na nich spoczywa twój ciężar, gdy siedzisz. Są twoją podstawą i fundamentem. Daj im zupełny odpust poprzez napinanie i odpuszczanie napięcia, aż poczujesz, że całkiem się rozluźniają. Napnij i odpuść. Raz jeszcze. Skup energię w nim. Następnie daj jej się rozproszyć. Poczuj, jak ich mięśnie rozpływają się niczym ciecz i swobodnie przylegają do podłoża. Tworzą idealną harmonię z twoimi plecami i tułowiem. Szósty z 10 mechanizmów został odblokowany, a był to mechanizm genezy. Siódmym obszarem, do którego podąża uwaga, są mięśnie ud oraz wszystko w twoich nogach powyżej linii kolan wraz z nimi. Poczuj, jak rozluźnione już pośladki przekazują im ten sam stan. Mięśnie tej partii nóg otrzymują pozwolenie na całkowite rozluźnienie i spokój. Wyobraź sobie, jak energia z korzeni ze świetlistą energią z twojego brzucha wpływa do twoich nóg i rozlewa się w nich, dając im przyjemne ciepło i naturalne lekkie mrowienie. Energia ta przepływa przez uda i kieruje się do kolan, gdzie opływa je i daje im całkowity odpust. Z każdym oddechem twoje kolana i uda stają się coraz bardziej nieistotne i rozluźnione. Siódmy mechanizm z 10 został odblokowany, a był to mechanizm przemian. Ósmym obszarem twojego ciała, na którym skupisz percepcję, są łydki i mięśnie otaczające twoje piszczele. Bardzo wiele im zawdzięczasz. To właśnie ten obszar, prócz stóp, znosi cały twój ciężar, gdy stoisz. Otocz go całkowitą wdzięcznością za to, że przeszedłeś dzięki nim tysiące kilometrów i pozwoliły ci stać w wielu przepięknych miejscach. Niech energia z wyższych partii nóg płynie powoli
i łagodnie w tą część twojego ciała, rozrzedzając gęstość i napięcie tychże mięśni. Poczuj, jak znikają i stają się nieistotne. Ósmy z 10 mechanizmów bram fortecy umysłu został odblokowany, a był to mechanizm równowagi. Dziewiątym obszarem, na którym się skupisz, są twoje stopy oraz palce twoich nóg. Pozwól im się rozluźnić poprzez nieznaczne napinanie ich mięśni oraz spuszczanie. Napnij i puść. Skup ich energię oraz pozwól jej się rozproszyć. Podziękuj im za to, że są twoim połączeniem i uziemieniem. Za to, że pobierają życiodajną energię z podłoża, na którym się znajdują, i za to, że znoszą ciężar twojego ciała. Są teraz całkowicie pozbawione obowiązku pracy, a każda komórka w nich oddycha i regeneruje się. Zobacz, jak świetlista energia płynąca z góry nóg wpływa do twoich stóp i wylewa się z nich przez palce, tworząc chmurę ciepłej, złotoświetlistej energii, która rozpływa się i wraca wzdłuż twojego ciała. Dziewiąty mechanizm, przedostatni, został odblokowany, a był to mechanizm podłoża. Dziesiątym obszarem, na który przeniesiesz swoją uwagę, jest całe ciało oraz twoja aura. Jesteś teraz czystym istnieniem zawieszonym w bezpiecznej przestrzeni. To ty, twoja prawda i twoja droga. Doświadczasz pełnej obecności siebie. Całe twoje ciało fizyczne jest zrelaksowane, a ciało subtelne przenika się z nim. Będąc jego integralną częścią, teraz jako osobne istnienie, które w nim tylko trwa z własnej woli. Z palców twoich stóp wylewają się strumienie pozytywnych wibracji, które wracają wzdłuż twojego ciała aż do czubka głowy, gdzie ponownie w ciebie wnikają i cały cykl się zamyka. Poczuj to. Wizualizuj teraz, jak chmury dobrej i świetlistej złotej energii formują pierścień, który otacza twoją głowę i przesuwa się wzdłuż twojego ciała aż do nóg. Po czym powraca w stronę głowy i znów kieruje się w dolne okolice nóg. Poczuj, jak zaczyna kursować pomiędzy stopami a głową coraz szybciej i szybciej, wprowadzając twoje ciało energetyczne w błogi stan uniesienia.
Wyobraź sobie, jak całe twoje ciało staje się coraz jaśniejsze i jaśniejsze. Im szybciej pierścień podróżuje przez twoje ciało, tym więcej światła jest w tobie. Jesteś czystą obecnością. Poczuj, jak twoja aura rośnie do tego stopnia, że swoimi krawędziami wychodzi poza ciało fizyczne, pozostawiając je bez znaczenia. Ostatni, 10. mechanizm bramy fortecy umysłu został odblokowany, a był to mechanizm światła. Możesz teraz wejść do swojej fortecy. To, co było, nie istnieje. To, co będzie, nie jest jeszcze istotne. Niech teraźniejszość stanie się domem. Niech chwila stanie się istotą. Niech energia wskazuje drogę, a obecność króluje nad wszystkim, co nasze. Jesteśmy na szlaku ludzkiej przygody. My, ochocze duchy, które wcieliły się dla poznania cielesności. My, energie, które łączą się podobieństwami. My, zjednoczeni w fizycznej rzeczywistości. Możesz teraz otworzyć swoje oczy i powrócić do fizycznego świata. Subskrybuj kanał, jeśli podoba Ci się jego treść. Zostaw komentarz i łapkę w górę. Do usłyszenia w podziemnych księgach.